Powstanie dla mnie rozpoczęło się z przydziału mojego organizacyjnego na Żoliborzu. W zgrupowaniu Żaglowiec w plutonie numer 205. Pierwsze zadanie, które miał nasz oddział do wykonania, było to zdobywanie obiektu wojskowego, potężnego, trudnego do wzięcia, takiego jak Cytadela Warszawska. Elementem korzystnym i pozytywnym w tej akcji było to, że żołnierze 21. Pułku przed wojną, czyli przed 1939 rokiem, stacjonowali w tejże Cytadeli i znali ten teren bardzo dobrze. Kto oglądał mury Cytadeli, które są potężne i na oko trudne do zdobycia, ten wie, że zadanie, jakie otrzymał nasz oddział, było wyjątkowo ciężkie, ale przy wykorzystaniu zaskoczenia liczyliśmy, że uda się to zadanie wykonać. Wydano ten rozkaz i oddział szturmowy uderzył na bramę. Ja byłem w tym oddziale i biegłem w ślad za pionierami, którzy mieli ładunkami ładunki podłożyć pod bramę i uzyskać możliwość wejścia do Cytadeli. Niemcy, początkowo zaskoczeni i przy dużych stratach w wartowni swojej, opanowali sytuację, ściągnęli posiłki i nie dopuścili do zbliżenia się do bramy Cytadeli. Nasz szturmowy oddział poniósł duże straty. Ja sam zostałem lekko ranny, ale na rozkaz wycofania się udało mi się wrócić do szeregów, do bloków położonych wokół Cytadeli, gdzie grupowały się nasze oddziały. Po pilocie powstańczym w Warszawie, po dalszym jego ciągu w oddziałach partyzanckich w Kampinosie, przewędrowałem do Skierniewic. Tam, mając miejscowe papiery, czułem się już zupełnie inaczej, bezpieczniej. I oczywiście musiałem sam na siebie zapracować. Ułatwiono mi to rodzinnie, że rozpocząłem pracę w magazynach. Magazynach, które były miejskimi magazynami, ale czyniły usługi również dla wojska niemieckiego. Tam przechodziły również towary, powiedzmy, podlegające reglamentacji niemieckiej. Pracowałem tam no mniej więcej chyba od grudnia albo listopada 1944 roku do stycznia. Już 1945 roku. Zarząd tych magazynów, tak jak i inne placówki pracy w Polsce, w Generalnej Guberni, czyli na terenie Polski, dostały od władz niemieckich zamówienie do przekazania robotników na roboty do Niemiec. A z niemieckiego wschodu i z krajów bałtyckich i z Prus wschodnich szła już ogromna masa uciekinierów, którzy teraz mienią się wypędzonymi,
Ale oni najpierw zostali wypędzeni przez własną niemiecką administrację, bo im nakazano usunąć się z tych terenów, bo przychodzą Ruscy. W tą masę można było się wplątać. Po drodze były punkty niemieckiego Czerwonego Krzyża, który tam pozwolił się wyżywić, pomagał w wyżywieniu. I myśmy zaczęli swoją wędrówkę na zachód. Po drodze były rozmaite przygody. Pamiętam taką przygodę, jak szedłem z kolegą. Dochodzimy do pewnej niedużej miejscowości. Widać tam jakiś ruch przy tych pierwszych zabudowaniach. Słychać potem kilka salw z pistoletu maszynowego. A potem w naszą stronę idzie silny patrol niemiecki. Skojarzyłem sobie tak, że to jest ten moment niebezpieczny. Tam kogoś rozstrzeliwali. Tutaj Niemcy prowadzą jakieś działania zmierzające do opanowania sytuacji, kto idzie na wschód. Między innymi nas będą badali. Było to spore przeżycie. Do dziś dnia pamiętam, jak patrol niemiecki kilkuosobowy idzie miarowym krokiem, walą butami podkutymi i są coraz bliżej. Nie można się wycofać, bo jak gdzieś odejść na bok czy cofnąć się, to od razu będzie się podejrzanym. Więc trzeba było iść na nich. A ten odgłos butów niemieckich tężał, bo zbliżali się do nas coraz bliżej. Dla mnie to było tak, jak słuchanie muzyki Ravela Bolero. Coraz głośniej i głośniej to natężenie następuje i emocja. To było duże przeżycie. I rzeczywiście skarnęli nas, ale mój kolega, z którym byłem, był na tyle zręczny, że od razu zaczął gadać po polsku. To był sygnał, że my jesteśmy Słowianami tutaj, prawda? Że nie jesteśmy Niemcami. I to był dobry manewr, ponieważ dla Niemców, poza tym, że nas legitymowali i dokumenty mieliśmy rzeczywiście z generalnej guberni, czyli polskie, to Niemcy interesowali się głównie swoimi własnymi dezerterami. I ten patrol, który wychodził, miał na celu sprawdzenie, czy nie ma dezerterów niemieckich. Ale jak to jest, po legitymowaniu pod ścianę i zbierała się tam spora gromadka młodych ludzi, którzy jeszcze raz zostali sprawdzeni, kto to jest i czy można ich przepuścić dalej. Ten pierwszy raz zatrzymania pod ścianą był dla mnie emocjonalnie najcięższy do przeżycia. Bo potem jeszcze zatrzymywano nas chyba 2 czy 3 razy. To już wiedzieliśmy, że nie tyle nami, ile swoimi dezerterami się interesują. Udało się.